O, widzicie tam tego pana w różowym, czy tam w pomarańczowym, właśnie sprawdza bilety na tym parkingu. Ja nie miałem kupionego, także sobie tak myślę, że w Polsce się mówi zima zaskoczyła drogowców, ale tutaj się tak nie mówi w Norwegii, tutaj cały czas pada. Tu raczej się mówi lato zaskoczyło drogowców, ale bym wszedł w lód, także ja wracam, jadę teraz do Finlandii. Witajcie w nowym vlogu. Jak pamiętacie, jestem nadal na Nordkappie w mieście Honningsvåg i właśnie zatankowałem sobie samochód do pełna i wracam do Polski. Myślę, że będzie mnóstwo ciekawych przygód po drodze, dlatego włączam kamerę i zaczynamy vloga. Także ruszam. Sprawdźmy, ile mamy kilometrów do domu. Ustawiłem mapę i zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj chcę jechać przez Altę w Norwegii, więc troszeczkę zboczę w prawą stronę, ale potem już będę wracał przez Finlandię, przez Estonię, Łotwę, Litwę i do Wielkopolski. Także tak wygląda moja trasa. Będę jechał właśnie z prawej strony Bałtyku. No i jak widzicie, jest to 2955 km. Także klikam rozpocznij i ruszamy. Do Alty mam 204 km. 3 godziny drogi. Znowu mam ciężarówkę przed sobą i powiem wam, że o wiele łatwiej się jedzie, jak macie kogoś przed sobą. Także cieszę się, że ta ciężarówka jest. Jedziemy 60 na godzinę. No i ona przeciera mi szlaki. Bo nie ukrywam, że przed chwilą był znak, żeby założyć łańcuchy. To w sumie nie, że założyć, tylko że wymagane łańcuchy. Ale ja nie zakładam, bo widzę, że tutaj na razie droga nie jest na łańcuchy, a łańcuchy by mnie mocno spowolniły. Poza tym przed chwilą był tunel 4-kilometrowy, więc bym musiał po asfalcie jechać, a za chwilę będzie 9-kilometrowy tunel i tam też na łańcuchach wolałbym nie jechać. Pokażę, jak oni ten lód, który jest na drodze, rysują. Mają takie jakby grzebienie metalowe. Dzięki temu ta nawierzchnia jest taka chropowata. Zobaczcie, tutaj wam pokażę. Robią się takie po prostu rowki. Dzięki temu jest lepsza przyczepność. Także w ostateczności te łańcuchy nie są aż tak bardzo konieczne. Wystarczy mieć dobre zimówki. Do Alty mam jeszcze z 12 km, ale to jest dosyć duże miasto, więc postanowiłem przespać się 12 km przed Altą. Na takim parkingu w lesie, także jestem tutaj. No i jutro dojadę sobie do tej Alty i pozwiedzamy coś, a potem już pojedziemy w dół do domu. Także śpię na takim parkingu, nikogo tutaj nie ma, jest bardzo cicho, więc podoba mi się. Poza tym zjechałem właśnie z gór, tutaj jest bardzo taka stroma góra i się zjeżdża właśnie w dół. I zobaczcie, jakbyście tam jechali, to droga ma 8% i tu jest napisane, że jeśli jest ślisko, załóż łańcuchy. Na szczęście nie było ślisko, był sam śnieg, więc ja łańcuchów nie zakładałem, ale gdyby był lód, to trzeba by było założyć. Także jestem w Alcie, przyjechałem tutaj po to, ponieważ jest tutaj Katedra Zorzy Polarnej i bardzo chciałem ją zobaczyć. Także jutro pozwiedzamy, a tymczasem idę do samochodu przespać się. Na razie. No właśnie, powiem wam, że już 2 tygodnie jestem w podróży i mam już pewną rutynę tutaj w moim busie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda takie życie już poza kamerami, znaczy włączam kamerę, ale to, co robię już poza kamerą, jak już skończę nagrywać dla was, to potem idę tutaj do tyłu, no i zaczyna się takie prawdziwe, normalne życie. Także pokażę wam teraz moją rutynę. Jak już znajdę jakąś miejscówkę do spania, czyli na przykład taką, jak tu jestem, przechodzę sobie teraz do tyłu. Aha, zanim przejdę, to biorę sobie latarkę i wkładam na czoło. Także teraz, jak już mam światło, przechodzę sobie do tyłu. Biorę jakieś rzeczy, które w ciągu dnia gdzieś tutaj położyłem, więc muszę trochę porządku zrobić. Wieszam kurtki, jedną, drugą. I pierwsze, co muszę zrobić, to włączyć Webasto, bo bardzo szybko samochód się wychładza, więc klikam raz, ustawiam drugi raz, ustawiam temperaturę na przykład na 18 stopni, żeby grzało ciągle, czyli 24 na dobę, no i mamy. No i teraz już Webasto włączone, zacznie się rozgrzewać, a ja pomału robię normalne rzeczy, które po prostu robię na co dzień. Zazwyczaj odgrzewam sobie coś ciepłego, tylko zanim odsunę tą szufladę, to muszę wziąć te rzeczy. Ja je tutaj kładę na czas drogi, żeby przy hamowaniu one po prostu nie spadły, ale jak już stoję i już mam tutaj nockę, to przenoszę je z powrotem tam do tyłu i tutaj mam troszeczkę przestrzeni, żeby móc tą szufladę wysunąć i zagrzać sobie wodę. Więc przenoszę wszystko. Jak słyszycie, jest szum od Webasto, ale musicie wybaczyć, ono się właśnie teraz nagrzewa, więc jest trochę głośno, ale ja biorę się za przenoszenie. Teraz mogę sobie odsunąć to. i ładnie zagrzać wodę. Ale oczywiście garnuszek jest pod spodem, więc trzeba go wyjąć. I teraz odsuwam kurtkę, żeby się nie zjarała. Mieszamy. No i teraz jak już mi się wygrzeje woda, to muszę sobie zrobić kolację, więc sięgam oczywiście jakieś jedzonko, które mam tutaj. Mam tutaj pasztet niedokończony. Ostatnio wam mówiłem, że obracam ten materac, ale najłatwiej jest po prostu sobie rozłożyć jakiś ręcznik, żeby nie ubrudzić tego materiału. Ja ostatnio robię tak, że po prostu jakąś szmatkę rozkładam i to jest mój obrus. I na tym sobie po prostu zjem coś. Talerz mam tutaj, albo deskę. Pasztecik, chleb w plecaku jest, to tam z przodu. Właśnie chlebek jest tu. No i robię kolację. Woda już jest gorąca, także gasimy. I teraz musi ostygnąć, bo przegrzałem. No i po chwili już jest tak gorąco od Webasto, że muszę teraz te wszystkie warstwy cebulowe ściągnąć. Także pod tym mam dżinsy, więc ściągam po prostu te ciepłe spodnie. Rozbieram się do dżinsów. Spodnie ładnie składam. I gdzieś tam odkładam do tyłu na jutro. No i tutaj też mam chyba z 3 warstwy albo 4, więc się rozbieram. No i powiem wam, że van life w takich zimnych krajach jest trudniejszy, bo cały czas trzeba się ubierać. Jak chcesz wyjść na dwór, to musisz ubrać z powrotem spodnie, bluzy, kurtkę, szalik, czapkę, rękawiczki. No i to jest właśnie taki kłopot. W Turcji jak byłem tym busem, no to było super, bo w krótkich rękawkach się chodziło. Mogłeś wyjść z samochodu kiedy chcesz, a tutaj jednak cały czas trzeba się ubrać. Jak widzicie, jest tutaj mało miejsca, więc to ubieranie i rozbieranie jest troszeczkę problematyczne, ale to nic, da się to zrobić. Minutę dłużej jesteście ubrani. W Remie 1000 kupiłem sobie dzisiaj mandarynki i banana, czy tam banany. Także to też sobie zjemy na kolację. No i co, przyrządzam kanapki. Aha, jeszcze tutaj w hotelu otworzyłem sobie taki sok zagęszczony. Jak pamiętacie, od Marcina i Julki dostaliśmy takie zagęszczone różne rzeczy, że wystarczy ten sok dolać po prostu do wody, ale bardzo mało, bo to jest bardzo mocne i wystarczy trochę dolać i będę miał sok pomarańczowy. Zobaczcie, takie coś na 3 litry starcza. Ja tutaj mam niecały litr, więc dolewam tylko troszeczkę. Jest takie gęste. No i teraz muszę zamieszać i już będę miał sok pomarańczowy. Ok, zamieszam nożem, bo łyżeczkę mam pod spodem. Więc zobaczcie, więc mieszam nożem. Nawet mi się trochę ostudziło dzięki temu i mogę się napić. Smacznego. Pyszne. No a z tej strony robię sobie kanapki. Tutaj mam pasztecik domowej roboty. Także smarujemy. Tutaj zawsze mam śmietnik, ucho reklamówki zahaczam o łokietnik. No i wisi mi tutaj, także nawet jak jadę, to sobie tutaj wrzucam śmieci. No jak widzicie, już mam pełne, także za chwilę pójdę wyrzucić. A jak nie tutaj, to tutaj. Tylko tym razem tego nie używałem. Jak jadę, to wolę mieć jednak tutaj. O, właśnie jakiś samochód przejechał i powiem wam, że nie mam tych tutaj żadnych osłon, ale wiecie co, ja się w ogóle nie wstydzę, jak sobie tutaj mieszkam. Niech sobie ludzie patrzą, przejeżdżają, popatrzą i pojadą. Jakoś nie muszę się zasłaniać, nigdy nie miałem z tym problemu. No i moja kolacja gotowa, także teraz sobie zjem. Ale jak już jem, to lubię sobie światło zgasić. Wtedy sobie jem po ciemku, mogę obserwować, co za oknem się dzieje. Jest fajnie, także w takim klimaciku sobie zawsze jem kolację. No i jak już sobie pojem, to zazwyczaj jestem tak zmęczony, że z chęcią bym się już położył i poszedł spać, ale nigdy tego nie robię, bo jeszcze muszę coś na komputerze porobić, więc teraz to zwijam wszystko i rozkładam laptopa. I zazwyczaj teraz jeszcze Starlinka rozkładam na dworze, ale już mam wszystkie pliki załadowane w hotelu, więc nie muszę mieć dobrego internetu, popracuję sobie na internecie komórkowym. Także włączam sobie swój projekt i coś tam działam sobie właśnie na projekcie, na vlogu. I poza tym zasilam komputer akumulatorem, a nie z gniazdka samochodowego, żeby nie rozładować samochodu. Ok, moi drodzy, popracowałem 2,5 godziny, jest 22:46. Także trzeba iść spać. Skakuję w śpiwór. Ok, nie będę ukrywał, że jeszcze przed pójściem spać idę do lasu sprawdzić, czy rowery stoją. Nie, dzisiaj nie ma rowerów. Idziemy z powrotem. Ok, idziemy spać. Także tu mam mój śpiwór. Czekajcie, damy tak światło, wtedy jest lepiej rozproszone. Tu jest moja poduszeczka. To jest mój śpiwór. Także ja się teraz przebiorę w piżamkę i idziemy spać. No, jeszcze zęby trzeba umyć. Także wyciągamy sprzęcior i myjemy. Niestety nie mam wody bieżącej, więc będę spluwał do śmietnika i płukał. No, w sumie nie będę płukał. Nie wiem, czy to zdrowe, czy nie, ale tak myje się zęby w wanie. Zdrówko. Tutaj mam też chusteczki nawilżające, także można się trochę przemyć, nóżki umyć, czy tam jakieś inne części ciała. No i trochę można higienę zachować, ale powiem wam, że dzisiaj się kąpałem, bo dzisiaj byłem w hotelu rano. Więc rano się kąpałem i jestem czysty, więc to tak wam tylko mówię. No i co, kolejna czynność to sprawdzenie, czy auto jest zamknięte. Tutaj zamykamy samochód, żeby nikt nie wszedł w nocy. No i mogę wchodzić do śpiwora. No i tak zasypiam, także trzymajcie się, do jutra. No i jeszcze latarkę trzeba zgasić, poczekajcie. O tak, zawsze ją mam tutaj pod ręką. I już zasypiam. Także taki mam widok. Trochę jasno, akurat stanąłem pod latarnią, ale to nic, jak zamknę oczy, będzie ciemno. To pa! I witajcie ponownie, jest 6:50, właśnie wstałem. Powiem wam, że katedra jest otwarta o 11:00 dopiero, ale pomyślałem, że póki jest ciemno i jest noc, to możemy podjechać i zobaczyć, jak wygląda w nocy, bo podobno jest pięknie oświetlona. Także jedziemy. Jak widzicie, pada śnieg, pługi jeżdżą i odśnieżają. Sprawdziłem jeszcze poziom oleju na zimnym silniku, ale powiem wam, że zobaczcie, ile śniegu napadało przez noc. Także sobie tak myślę, że w Polsce się mówi: zima zaskoczyła drogowców. Ale tutaj się tak nie mówi w Norwegii, tutaj cały czas pada. Tu raczej się mówi: lato zaskoczyło drogowców. I dojechałem. Na miejscu jest duży parking, także kamperkiem też można tutaj przyjechać. No i naszym oczom ukazuje się katedra. Katedra jest protestancka. Jak widać, jest zrobiona w kształcie łodzi rybackiej. Powiem wam, że to miejsce ma bardzo dużo zwolenników, jak i przeciwników. Są bardzo skrajne opinie. Niektórym się bardzo to nie podoba. Mówią, że katedra powinna mieć historię, powinna być wybudowana z betonu i tam z kamieni, a tutaj mamy blachę i konstrukcję pewnie stalową. Bardzo dużo negatywnych opinii jest również o tym, że trzeba zapłacić, żeby wejść do tej katedry. Kosztuje około 50 koron, czyli jakieś 25 zł za osobę dorosłą. Ale wejście płatne jest tylko od 11 do 13 i w tym czasie jest wyświetlany jakiś film o zorzy polarnej, także jest to zrozumiałe, że tutaj może chcą też trochę zarobić, może mają kredyt na tą budowę, muszą go spłacić. Dobra, ale nic, idziemy. Tutaj, jak widzicie, piękne lodowe figury przed samym wejściem do kościoła. Co my tutaj mamy w ogóle wyrzeźbione? Jakieś posągi, chociaż to już wszystko już jest roztopione, bo tutaj powinna być jechać kobieta chyba, a już nie ma głowy. Także trochę się roztopiło, ale ładnie to wygląda. I tam mamy miasteczko Alta. Swoją drogą hotel Scandic, w którym byłem 2 dni temu, jest również w Alta. No, także jestem pod katedrą Zorzy Polarnej w Alcie. Bardzo ładny budynek, podoba mi się. Już nie mogę się doczekać, kiedy wejdę, ale niestety muszę czekać 4 godziny do 11:00. Tutaj mamy informację, jest napisane, że mają 2 rodzaje biletów. Pierwszy to wejście tylko do kościoła, kosztuje 50 koron, a drugi rodzaj biletu to wejście do kościoła i 10-minutowy film jakby w piwnicach kościoła i kosztuje 100 koron, czyli 50 zł. No i można płacić kartą, gotówką i możesz kupić również kawę, gofry i herbatę w kawiarni, która tam gdzieś jest. I to nie jest wejście na wieżę kościoła. Dobra, czyli muszę zapłacić 100 koron, żeby zobaczyć ten film o zorzy. Jest wyświetlany co 30 minut automatycznie. No więc myślę, że będzie fajnie. No, ludzie pisali, że trochę za drogo. Jak na kościół, to za bardzo się cenią. Za drogie to wejście. Ok, to ja teraz sobie podziałam trochę na kompie. Rozłożyłem Starlinka, także wracam do was za 3 godziny. O, widzicie tam tego pana w różowym, czy tam w pomarańczowym, właśnie sprawdza bilety na tym parkingu. Ja nie miałem kupionego, no i tutaj otworzyłem szybę i z nim zacząłem gadać. Mówię, czy mogę kupić ten bilet, bo nie zauważyłem, że parking jest płatny. No, a on mówi, jak długo tutaj będę? Ja mówię, że tylko katedrę zwiedzę i już jadę do domu, do Polski. A on mówi, a dobra, uśmiał się i mówi, to stój tutaj za darmo, nie musisz nic robić. Także no, jak widzicie, bardzo miły pan. I mogę sobie tutaj jeszcze tą godzinkę do katedry poczekać, bo jest 9:25, czyli półtorej godziny. Pozwiedzam i potem odjadę. Ale raczej tutaj kamperem nie można stać cały dzień. W ogóle powiedział, że tutaj jest jakiś parking pracowniczy. Że tutaj nie mogę stać, jakbym chciał, to muszę tam gdzieś dalej odjechać. Ale tutaj jest właśnie parking dla pracowników i on sprawdzał rejestrację samochodów. Nie wiem, czy pracowników, czy coś tam, nie wiem, o co chodziło. To właśnie ten pan. Bardzo miły człowiek. A przyjechali takim busem, parking, i sprawdzali bilety. I wybiła 11:00, idziemy zwiedzać. Swoją drogą bardzo ładnie wygląda ta katedra za dnia. Podobna do Muzeum Guggenheima w Bilbao. Okej, drzwi otwarte, czy tam otworzone, możemy wchodzić. Jestem na miejscu. Powiem wam, że kupiłem właśnie ten bilet za 100 koron, czyli razem z filmem, ale pani powiedziała, że mogę wejść, tylko tam jest próba orkiestry i muszę zachować ciszę, więc będę mówił szeptem. Także zaraz wchodzę, ale tutaj po lewej jeszcze wam pokażę, jest takie pomieszczenie ze stołami. Tutaj chyba można wypić tą kawkę. Także dobra, wchodzimy. Zobaczcie, tutaj w tej wieży jest taka długa drabina. Po prawej i po lewej stronie można zapalić świeczki. Była 11:30, także idę teraz do piwnic. Wchodzi się właśnie tutaj przez recepcję. I zejdziemy teraz na dół. Będziemy oglądać film o zorzy polarnej. Okej, doszliśmy do takiego pomieszczenia. I tutaj jest kino. Także idę na dół. Tutaj są krzesła. Takie malutkie kino, ale fajne, przytulne. Także siadam i zaraz będzie film. No, zapowiada się całkiem fajnie. Zobaczcie, na górze również jest niebo i gwiazdy. Także można podziwiać w takim 3D trochę. że było pięknie. Różne warianty ujęć, nagrane na slajderach, więc niesamowite ujęcia artystyczne z tą zorzą. Bardzo polecam tutaj przyjść i zobaczyć to na własne oczy. Powiem wam również, że jak się widziało zorze już na żywo, to tym bardziej jakby te ujęcia do ciebie docierają, bo możesz doświadczyć jakby różnych wariantów tej zorzy. Także cieszę się, że tutaj przyszedłem. Poza tym mamy tutaj takie pomieszczenie historyczne. Można poczytać o tym miejscu i o tej całej katedrze. Tutaj również mamy jakieś eksperymenty. Zobaczcie, tam coś się świeci. Pole magnetyczne Ziemi. Ale ładne, zobaczcie. Aha, tu jest pokazane, jak ta zorza się tworzy, jak powstaje. A tutaj jest pokazane, jak widać zorzę polarną na stacji ISS z kosmosu. Również różne narzędzia do obserwacji zorzy polarnej. Jakieś dziwne, można by było tutaj poczytać, ale wiecie co, dużo tego jest, więc przejdę tak szybko. Tutaj jakiś łańcuszek, jakieś pieniądze, nie wiem o co chodzi. No i ogólnie taka sala edukacyjna. Można tutaj dużo się dowiedzieć o zorzy polarnej. Ja jeszcze pójdę na górę posłuchać sobie muzyki, jak grają. No i słuchajcie, byłem tutaj ponad godzinę. No, uważam, że to jest przepiękne miejsce, warto tutaj przyjechać. Nie wiem, dlaczego ludzie w komentarzach, w opiniach na Google narzekają. Mi się bardzo podobało. Polecam wszystkim tutaj przyjechać, szczególnie jak jest próba orkiestry, czy tam muzyków. No i ogólnie, przepiękne ujęcia z zorzy, ale bym wszedł w lód. Także ja wracam, jadę teraz do Finlandii. A co do ceny biletu, to kosztował 44 zł, tak mi przeliczyło na rewolucie. Aha, jeszcze serdeczne pozdrowienia dla Lidii i dla Michała, którzy oglądają nasz kanał, a którzy mieszkają właśnie tutaj w Alcie. Niestety nie udało nam się spotkać, ja pisałem na Instagramie, ale nie dostałem odpowiedzi, więc muszę już jechać, bo nie wiem, jak sobie ułożyć dzień, ale serdecznie was pozdrawiam i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, jeszcze nie raz do Norwegii wrócę, także do zobaczenia w przyszłości. Wjechałem na drogę E45 z Alty do Finlandii. Takie są warunki. Mamy Old Wilsh, jest 5,5 stopnia na plusie, także jedziemy. Przejeżdżam przez góry, był znak, żeby założyć łańcuchy, chociaż widzę, że nikt tutaj nie zakłada tych łańcuchów. Żadne autobusy, ciężarówki, które mijam. No jak widzicie, jest Old Wilsh, jest śnieg, nie ma lodu, więc jadę bez. Mam dosyć dobrą przyczepność. Kiedy wraca się z Nordkappu do Polski, bardzo fajnie wygląda mapa. Zobaczcie, Afryka jest do góry nogami, Europa jest do góry nogami i jedziemy w takim kierunku. Także tutaj po prawej stronie mamy Francję, Hiszpanię, Portugalię, a Polska jest też do góry nogami. Także z takim widoczkiem jadę do Polski. Właśnie zatankowałem samochód tam na stacji Circle, ale powiem wam, że od 114 km nie było żadnej stacji, więc no to jest taka jedyna, na której dało mi się teraz zatankować. Pójdę zaraz sobie do sklepu coś kupić, ale zobaczcie, co tutaj jest. Autobus biblioteka. Tutaj w Norwegii biblioteka jeździ w autobusie, także podjeżdża do miasteczka i można sobie wypożyczyć różne książki. Niesamowite. Zobaczcie, jak to jest ładnie. Pani mnie wpuściła i można wypożyczyć różne książki. I pani powiedziała, że to jest z Finlandii, z Norwegii i ze Szwecji, czyli jeżdżą po różnych krajach i wypożyczają książki. Wow, no czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Niesamowite. Bardzo mili Państwo tam pracują. Pomału dojeżdżam do Finlandii, ale powiem Wam, że kraina jest przepiękna. Pustkowie takie, rozciąga się kilometrami na boki i nic nie ma. Tylko śnieg. Czuję się jak na pustyni. Od czasu do czasu jakieś gospodarstwo, chyba jakieś miasteczko się trafiło, ale ogólnie jedzie się jak przez pustynię. Dojechałem do granicy z Finlandią. Właśnie był znak na Laponie, Lapi, i tutaj mamy znak Unii Europejskiej, Finlandia. Także jestem w Finlandii, cieszę się bardzo, przede mną granica. Trzeba zwolnić do 30 i jedziemy. Jak widzicie, nie ma żadnych celników, tylko tutaj koparka odśnieża, jakieś zielone światła się świecą. Tak wygląda granica, budynki celne, ostatnie światło zielone. No i jesteśmy w Finlandii, cieszę się bardzo. Pokażę Wam jeszcze, gdzie dokładnie jestem, tylko odwrócimy mapę. Tutaj przekroczyłem właśnie granicę z Finlandią i teraz będę jechał wzdłuż tej granicy aż do Estonii. Mniej więcej coś takiego.